Cześć, jestem Valeria, witajcie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją najnowszej palety z Affectu. Ja już testuję tą paletę przez tydzień, więc dzisiaj zrobię makijaż razem z Wami i opowiem Wam, co myślę na temat tej palety. Ja już od dłuższego czasu chciałam wypróbować kosmetyki tej marki i bardzo się ucieszyłam, kiedy zobaczyłam właśnie tą paletę, ponieważ jest tutaj praktycznie wszystko, czego potrzebujemy do makijażu twarzy i makijażu oczu. To jest bardzo użytkowa paleta. Tutaj znajduje się puder matujący, rozświetlający, matowy bronzer oraz róż i 6 odcieni cieni o różnym wykończeniu. Tutaj są 4 matowe cienie oraz 2 takich błyszczące. Więc ja będę się malować, a w trakcie powiem Wam, jak mi się pracuje z tą paletką. A i też jest fajne duże lusterko, więc bardzo jest wygodnie. Zacznę od bronzera, który ma taki ciepły, trochę oliwkowy podton. Ja powiem, że zazwyczaj nie pudruję całej twarzy, a tylko strefę T oraz tutaj brodę. A ten bronzer jest takim produktem bardzo, bardzo napigmentowanym, więc trzeba z nim uważać. No na razie ten bronzer prezentuje się w ten sposób i mogę powiedzieć, że z racji tego, że nie przypudrowałam tutaj policzki, a ten produkt jest bardzo mocno napigmentowany, to może wyglądać w tym momencie trochę za ostro ten bronzer, więc najlepiej przypudrować wszystkie okolice twarzy, gdzie będziecie nanosili bronzer, ale dzisiaj ja użyję inną technikę makijażu twarzy, w której właśnie nie trzeba będzie pudrować teraz przed bronzerem twarz, ale to później i zobaczycie, że wszystko wyjdzie znacznie lepiej na koniec. Teraz użyję róż, który też jest matowy i bardzo napigmentowany. Użyję tego samego pędzelka. No i tak wygląda ten róż na policzkach. Najlepiej z tymi produktami używać właśnie pędzelka mniej zbitego, żeby powoli budować ten kolor, bo jak weźmiecie taki mocno zbity pędzel, no to może powstać niestety plama. Jedyne w tej palecie brakuje mi rozświetlacza. Próbowałam użyć tego cienia tutaj, ale no niestety dla mnie on jest za jasny i nie wygląda to dobrze na mojej twarzy, więc ja wezmę swój rozświetlacz z Becky. Dobrze, no i w tym momencie to wszystko tak wygląda. Nie jest to źle, jest dobrze. Tylko ja by chciałam, żeby to wszystko było ładniej rozblendowane. Oczywiście ja mogę mocniej i dłużej blendować te wszystkie produkty, ale teraz użyję po prostu ten puder, który jest matowy, ale nie zbyt matowy, więc jak jego użyjecie, to twarz zostanie taka ładna, nie za bardzo płaska. Więc ja biorę ten sam pędzelek i wezmę ten puder, tak? I po prostu teraz wszystko razem to rozblenduję i to pozwoli mi akurat i utrwalić makijaż i w tym samym momencie zrobić tak, żeby nie było widoczne tych mocnych takich linii tutaj. No i teraz porównamy. Ta strona wygląda tak i ta strona wygląda mocniej, tak bardziej widoczne te wszystkie produkty na tej stronie twarzy.
No właśnie taką metodę stosuję, kiedy używam takich mocno napigmentowanych produktów do makijażu twarzy. Ja zazwyczaj lubię pudrować to wszystko takim pudrem bardzo drobno zmylonym i nie typowo matowym, a takim rozświetlające, satynowo-matowym pudrem. I wtedy to wygląda tak. Nie ma takiego głuchego matu. Skóra jest rozświetlona, w tym momencie wszystko ładnie rozblendowane, więc tutaj robię to samo. Dobra, teraz przejdźmy do makijażu oczy. Jak już mówiłam, tutaj są sześć różnych cieni o różnym wykończeniu. Ten jest akurat taki błyszczący, satynowy, ładny odcień. Cztery matowych cienie, przepięknych, i taki jeden bardzo ładny, taki błyszczący, złoto-brązowy cień, który bardzo lubię, ale dzisiaj nie będę go używać na powieka. Dobra, to zacznę z tego jasnego, matowego cienia. Ja zacznę od tego ciepłego, jasno-brązowego cienia. Te cienie trochę pylą w palece, ale pod oczy praktycznie się nie osypują. Może ten tylko najciemniejszy cień więcej osypuje się pod oczy, ale też nie ma jakiejś tam tragedii. Wezmę teraz ten taki bardziej chłodny odcień Aura. I najjaśniejszy matowy. Teraz wezmę ten najciemniejszy odcień. No, taki szybki, praktycznie cały matowy makijaż dzisiaj powstał z tą paletą. Tylko tutaj w kącikach użyłam tego takiego rozświetlającego jasnego cienia. I chcę Wam powiedzieć tak. Ja tą paletkę na sobie używam już przez tydzień i powiem Wam, że bardzo polubiłam się z tą paletą. Używam właśnie tej metody, którą Wam dzisiaj pokazała. Nanoszę ten bronzer, róż, swój rozświetlacz i później wszystko to rozblendowuję tym pudrem, więc ja jestem zadowolona, że akurat w tej palecie znalazł się taki fajny puder, a nie rozświetlacz na przykład. Ale jak malowałam też modelki tą paletą, no to oczywiście pudrowałam już całą twarz i używałam tych bronzera i różu i nie było żadnego problemu z rozcieraniem, blendowaniem. Na przypudrowanej skórze znacznie lepiej blendują się te produkty. Więc tak, jestem bardzo zadowolona z tej paletki i też polubiłam te wszystkie cienie do powiek, właśnie te matowe formuły są przepiękne, mocno napigmentowane, ale przy tym ładnie i łatwo się rozcierają, ładnie łączą się między sobą. Najbardziej polubiłam ten najciemniejszy odcień w palecie. To jest taki przepiękny, ciemny, taki brązowy, głęboki odcień, którym właśnie bardzo lubię robić kreski. Bo to jest znacznie łatwiej niż robić kreski zwykłym linerem do kresek. Wychodzą szybko, mocno napigmentowane, praktycznie się nie osypują na twarz te produkty, więc jak najbardziej jestem zadowolona i powiem Wam, że ta paletka to jest fajna opcja też na jakieś wyjazdy, ponieważ macie tutaj wszystko, możecie wziąć tylko swój rozświetlacz.
I już macie załatwiony i makijaż dzienny, i makijaż wieczorowy przy użyciu tego pięknego złoto-brązowego blisku. No to będzie takie, nawet można zrobić i ślubny makijaż. Dużo tutaj możliwości z tą paletką. Jestem bardzo zadowolona z tego zakupu i jak najbardziej polecam ten produkt. Oczywiście opakowanie jest też niezłe, ładne, fajne tutaj lusterko, jak już mówiłam, bardzo wygodnie trzymać tą paletkę w rękach, bo nie jest ona za ciężka, nie jest za duża i akurat maluje się w to lusterko, jest bardzo wygodnie. A propos utrzymania się tych produktów na twarzy, no powiem tak, specjalnie wczoraj, przedwczoraj tak obserwowałam swoją twarz i powiem wam, że tak jak wyglądają teraz te produkty na mojej twarzy, no to tak trzymałam się przez 10 godzin, nic się nie zmienia totalnie, więc jestem zachwycona tą paletką. I u mnie na dzisiaj wszystko. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Napiszcie proszę w komentarzach, które palety, które produkty polecacie właśnie z tej marki, bo teraz jestem jeszcze bardziej zaczekowana wypróbować więcej produktów z Affectu i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!